Olejki eteryczne, zwane inaczej zapachowymi, są pomocne w leczeniu różnych dolegliwości. Od bólu głowy po reumatyzm i problemy trawienne, i to właśnie dlatego znalazły swoje zastosowanie w medycynie naturalnej. Dziś opowiem Państwu o niezbyt popularnym, acz niezwykle skutecznym olejku eterycznym z melisy, który często używany jest do leczenia szeregu problemów zdrowotnych, takich jak stany lękowe, bezsenność, nadciśnienie cukrzycowe, depresja, opryszczka czy demencja. Ma on słodki, niezwykle przyjemny aromat i charakteryzuje się właściwościami przeciwwirusowymi i przeciwdrobnoustrojowymi. Jednym z najbardziej znanych zastosowań olejku melisowego jest jego zdolność do naturalnego leczenia ran i opryszczki, unikając konieczności użycia do tego celu antybiotyków. Regularnie spożywany olejek z melisy może załagodzić również kilka innych problemów zdrowotnych. Dla pracoholików olejek z melisy okaże się doskonałym środkiem uspokajającym, zmniejszającym poczucie niepokoju i redukującym stres. Jego spożywanie sprzyja relaksacji i poprawia jakość snu. A oto kilka innych korzyści zdrowotnych płynących z zastosowania olejków eterycznych z melisy. Zmniejsza objawy choroby Alzheimera. Naukowcy odkryli, że olejek z melisy pomaga zmniejszyć objawy choroby Alzheimera. Działa przeciwzapalnie. Olejek z melisy może być aplikowany doustnie lub miejscowo tak, aby zmniejszyć obrzęk i załagodzić ból wywołany stanem zapalnym. Zapobiega i leczy infekcje. Jak wskazują serie badań, olejek z melisy może być używany do leczenia ran, w tym opryszczki narządów płciowych i jamy ustnej. Ma działanie zapobiegające zachorowaniom na cukrzycę. Badania nad efektami przeciwcukrzycowymi wskazały, że olejek z melisy jest hipoglikemiczny i przeciwcukrzycowy. Poprawia wygląd skóry. Olejek z melisy świetnie sprawdza się w naturalnym leczeniu egzemy, wyprysków, zadrapań i trądziku, a wszystko dzięki jego właściwościom przeciwgrzybiczym i antybakteryjnym. To lekarstwo jest również zalecane w leczeniu zaparć, chorób pęcherza, skurczów żołądka i jelit. Olejek z melisy relaksuje układ trawienny, łagodzi ból i obniża ciśnienie krwi. Olejek z melisy, tak samo jak herbata z melisy, działa uspokajająco i relaksacyjnie, koi nerwy i pomaga w problemach ze snem, dlatego najlepiej jest pić ją tuż przed pójściem do łóżka. Uwaga, jeśli bierzesz już jakieś tabletki nasenne, po zastosowaniu melisy możesz poczuć się ekstremalnie senny. Zastanawiacie się teraz, w jakich proporcjach stosować olejek z melisy? Po to, by cieszyć się korzyściami płynącymi z zastosowania olejku z melisy, należy rozcieńczyć 30 kropli olejku na pół szklanki wody tuż przed snem i traktować oprócz właściwości zdrowotnych jako naturalny środek pomagający w zasypianiu. Co ciekawe, sam możesz zrobić ten środek z melisy w domu. A oto składniki. 20 g liści z melisy, 3 g liści dzięgla, 3 g kolendry, 2 liście cynamonu, 0,5 g goździków, 15 g skórki z cytryny, 1 litr mocnego alkoholu, na przykład wódki. Instrukcje. W celu przygotowania olejku z melisy należy wymieszać wszystkie składniki i zalać je wódką, po czym pozwolić im marynować się przez 15 dni od czasu do czasu mieszając. Następnie należy odcedzić mieszaninę, przechowywać w szczelnie zamkniętym szklanym pojemniku w suchym i chłodnym miejscu. Zalecana dawka to 30 kropli rozcieńczonych w wodzie. Można również zrobić herbatę z melisy, która jest często używana do leczenia problemów trawiennych w celu pozbycia się gazów z powodowanych zaburzonymi funkcjami trawiennymi. Świetnie nada się również po zjedzeniu ciężkiego posiłku. Jest to również świetny produkt w leczeniu nudności, bóli menstruacyjnych i migren. Zagotuj garść liści z melisy w 200 ml wody i pozostaw do zaparzenia na 10 do 15 minut. Najlepiej jest pić ją, kiedy jest jeszcze ciepła i naturalnie słodka, a więc nie ma potrzeby dodawania do niej cukru. Jeśli jednak nie pasuje Ci jej smak, do naparu możesz dodać kilka kropli napoju cytrynowego. Pij tę herbatę przed pójściem spać lub w momentach, kiedy chcesz się zrelaksować, ponieważ wywołuje ona senność. Uwaga, herbata z melisy nie jest polecana osobom cierpiącym na niedoczynność tarczycy, dzieci poniżej 2 roku życia, kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.
Dziękuję za uwagę, serdecznie zapraszam do lajkowania, komentowania i oglądania innych filmików projektu Natura oraz odwiedzenia naszego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie wiele ciekawych, naturalnych i przydatnych produktów w atrakcyjnych cenach. Projekt Natura ma również swojego bloga i stronę internetową oraz profil Patronite, na których możecie nas wspierać i przyczynić się do rozwoju kanału. Wszystkim widzom życzę dużo zdrowia i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Pozdrawiam!